Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam serdecznie Państwa, Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Witam ponownie po długiej nieobecności spowodowane, no wszyscy wiedzą czym, specjalnie nie mówię. Obiecałem sobie, że nawet ani razu nie wypowiem tego słowa. Także zaczynamy nowe odcinki i dzisiaj zaczynamy od zmian, które nastąpiły szczególnie w ciągu ulicy Utrata. Zmiana organizacji pracy, organizacji ruchu spowodowane zmianą organizacji pracy oświetlenia. I dzisiejszym moim gościem jest dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Panie Dyrektorze, zmiany są, niektórzy mogli jeszcze tego nie zauważyć. Co to za zmiany, czym podyktowane? Myślę, że kierowcy, którzy poruszają się po trzech skrzyżowaniach na ulicy Utrata, czyli tu, gdzie jesteśmy, Utrata, Dwernickiego, Podchorskiego, Kolejowa i również Utrata Przytorowa i Utrata Sejneńska, szczególnie ci, którzy wykonują manewry skrętu w lewo lub w prawo, zauważyli już duże zmiany. Od prawie tygodnia, bo od środy w ubiegłym tygodniu zostały wprowadzone nowe programy, czyli zastosowano już nowe programy sygnalizacji. Zmodernizowano troszeczkę układ latarni sygnalizacyjnych na tych skrzyżowaniach. Na tym skrzyżowaniu, na którym jesteśmy, na oddzielnych fazach bezkolizyjne są skręty w lewo, zarówno z ulicy Kolejowej, jak i z ulicy Dwernickiego. Czyli te pojazdy, które wykonują manewr skrętu w lewo bezkolizyjnie, bez kolizji z jakimikolwiek innymi uczestnikami, płynnie i zdecydowanie polepszyła się w związku z tym przepustowość na tych wlotach. To było możliwe no, dzięki temu, że nie mamy już ciężarówek przemieszczających się w dużej ilości przez nasze miasto. Miasto odetchnęło, mamy obwodnicę i mogliśmy zastosować takie rozwiązanie. Bo tu trzeba niestety to zaznaczyć, w przypadku projektowania sygnalizacji świetlnej ciuteńkę niestety zmniejszono przepustowość Utraty na ciągu ulicy Utrata, szczególnie jeżeli chodzi o kierunek na wprost. Dla pojazdów, które w tej chwili, dla kierowców, którzy poruszają się w tej chwili na tym kierunku, nie jest to odczuwalne, bo mamy zdecydowanie zmniejszony ruch ze względu na obwodnicę i tych ciężarówek, tych korków tutaj już, te korki już nie występują. Dodatkowo w tej chwili wykonywana jest na tym skrzyżowaniu nawrotka, która umożliwi wykonanie manewru nawracania się na tym skrzyżowaniu, jadąc od południa, czyli do McDonalda będziemy mogli przed światłami wykonać ten manewr, podobnie jak przy skrzyżowaniu Utrata Pogodna Łąkowa. Także duża zmiana też nastąpiła na lewoskrętach z ulicy Utraty. Czyli na każdym z tych skrzyżowań nie możemy już nawracać się na sygnalizacji świetlnej. Takie nawrotki jeszcze powstaną dwie po obu stronach ulicy Utrata przy skrzyżowaniu ulicy Sejneńskiej. Natomiast na skrzyżowaniu z ulicą Przytorową wykonanie tej nawrotki było niemożliwe z uwagi na bardzo krótki pas skrętu w lewo, więc kierowcy będą musieli albo skręcić w lewo w Przytorową i na niej się nawrócić i wykonać manewr w prawo, albo po prostu pojechać do następnego skrzyżowania, czyli przed Sejneńską wykonać ten manewr nawracania się. Dzięki temu, że tu szczególnie na skrzyżowaniu z Przytorową i z ulicą Sejneńską, dzięki temu, że nie mamy już strzałek umożliwiających nawrót na skrzyżowaniach, mogliśmy w tak zwanym czystym czasie umożliwić skręt w prawo zarówno z Sejneńskiej, jak i z Przytorowej. I tu kierowcy myślę, że już też odczuli tą zmianę, że to o wiele szybciej i o wiele płynniej i przede wszystkim o wiele więcej tych samochodów na jednym cyklu sygnalizacji może wykonać ten manewr. Korki szczególnie w okresie szczytu popołudniowego na ulicy Przytorowej i ulicy Sejneńskiej. Czasami
były do 600 metrów i czasami nawet można było poczekać 20 minut na to, żeby wykonać ten manewr. No to wszystko już funkcjonuje od ubiegłego tygodnia, od środy. W tej chwili pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni wykonują te pasy nawrotowe, które powinny też lada dzień być ukończone i będzie jakby komplet zmian w organizacji ruchu na ulicy Utraty. No na pewno wszystkie te zmiany cieszą, szczególnie ja pamiętam tu te skrzyżowanie, na którym stoimy, ulica Kolejowa, całe osiedle Kameny, jadąca do pracy, prawda, na jedną godzinę, czy wracająca z dużych zakładów z Kameny. Zawsze ten korek ciągnął się tutaj, naprawdę kilka centymetrów potrafił. Teraz ten ruch, tak jak Państwo widzą za nami, odbywa się bardzo płynnie. Kilkanaście samochodów naraz może opuścić skrzyżowanie. Wcześniej to było niemożliwe. No jedyne, co mnie martwi, to zakaz nawracania z ulicy Utrata, tak jakbyśmy do PKS-u chcieli jechać, prawda? No szkoda, że tam się nie udało. No niestety, no coś za coś. No nie ma czegoś takiego, że wszystkie sytuacje możemy no umożliwić. No tu też myślę, że ludzie się, którzy poruszali, kierowcy, którzy się poruszali ulicą Utratą, przyzwyczaili się, że można przy McDonaldzie wykonać ten manewr nawrotu. W tej chwili będą musieli się przyzwyczaić do innego rozwiązania. Ulica Przytorowa, no 600 metrów korka. No myślę, że jakby ważniejszy jest wyjazd w prawo niż ten nawrót, gdzie nawrót wykonywało na jednym cyklu no maksymalnie dwa auta. Jeżeli byśmy uśrednili to no około 0,5 do 0,7 pojazdu na jeden cykl wykonywało. I to uniemożliwiało, to rozwiązanie zastosowane uniemożliwiało udostępnienie łatwiejszego wyjazdu z Przytorowej. Taka sama sytuacja była na ulicy Sejneńskiej. No trzeba będzie się po prostu do tego nowego rozwiązania przyzwyczaić. No i tu ważna uwaga, przestajemy jeździć na pamięć po suwałkach, bo zmiany są, jak Państwo słyszą, jednych bardzo cieszą, innych troszeczkę mniej smucą, no bo ta przepustowość też musi być jakoś podzielona na wszystkie strony jadące. Piesi też troszeczkę dłużej może czasami muszą poczekać, no ale to wynika z tego, że no niestety, tak musi być. To tak musi być, nie ma czegoś takiego w sygnalizacji świetlnej, że polepszamy warunki ruchu dla wszystkich na raz. To takie, ja to mówię, naczynia połączone. Ciutkę trzeba jednym zabrać, żeby drugim ciutkę dołożyć. Nie ma czegoś takiego, że wszystkim dołożymy i wszyscy będą mieli lepiej. Jeżeli chodzi o pieszych, no tutaj też troszeczkę jest poprawy. Zastosowano ten minimalny czas na przejście przez tutaj szczególnie Utratę, osoby starsze i osoby niedowidzące zwracały uwagę, że kilkakrotnie, że tutaj troszeczkę jedno przejście jest za krótkie, nie mogą zdążyć w jednym cyklu przejść przez obie jezdnie. Zostało to wydłużone, zresztą na każdym skrzyżowaniu zastosowany ten minimalny czas plus jeszcze co najmniej parę sekund, żeby to po prostu tym osobom ułatwić to po prostu przechodzenie. Także podsumowując, wszelkie zmiany, proszę Państwa, no mają na celu, żeby było wszystkim dobrze. No wszystkim akurat, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jedni są bardziej zadowoleni, drugi troszeczkę mniej. Ale jakby powiem tak tym kierowcom, którzy się nawracali, w związku z tym, że o wiele łatwiej jest wykonać manewr skrętu w prawo z ulicy Przytorowej, to naprawdę to będzie bardzo krótki czas, ciuteńkę dłużej, paręnaście, parędziesiąt sekund dłużej i tak samo włączą się do ruchu w Utratę i dojadą do dworca PKS. Czy jest jakiś termin zakończenia tych nowych nawrotów, prawda, przed skrzyżowaniem? Spróbujemy, żeby do końca kwietnia, ale tutaj jakby, no, pytanie jest, czy masa zostanie wykonana. Myślę, że na pewno zostanie to zakończone do końca pierwszego tygodnia maja i będziemy mieli już zakończone tą przebudowę. Czego sobie i Panu życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszą rozmowę z Panem Dyrektorem, tak jak Państwo słyszeli, no zmiany są poważne, także
nie jeździmy na pamięć, patrzymy w tej chwili na to, jak się zmieniają, jak się zmienia sygnalizacja na skrzyżowaniu, aby nie było po prostu kolizji. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, życzę zdrowia, do zobaczenia.